Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was z drugiej retro przebudowie klubu z Ekstraklasy w 2021 roku. Dzisiaj znajdujemy się w Wodzisławiu Śląskim, żeby w FIFA 10 przebudować zespół Odry. Na sam start musimy oczywiście stworzyć menadżera, pokażę wam jakie były możliwe wyglądy menadżera w tamtej edycji gry. W porównaniu z FIFA 21 jest to oczywiście bardzo ubogi wybór, no ale jak na tamte lata było to całkiem przyzwoite, a jeśli lubicie retro przebudowy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, pomoże to w rozwoju całego kanału. No i tutaj mogliśmy wybrać imię, nazwisko, walutę. Jedynie z datą urodzenia było nie za przyjemnie, bo 85 to był ostatni rok i najmłodszy menadżer mógł mieć wtedy 25 lat. No i tutaj musieliśmy wybrać kraj, w którym chcemy prowadzić tą karierę. Ja oczywiście wybrałem Polskę. No i tutaj zespół Odry Wodzisław, jedna gwiazdka. 660 tysięcy to początkowy stan budżetu. Oczywiście, żebyście mieli dobre porównanie, to pokażę wam wszystkie drużyny występujące w naszej pięknej ekstraklasie. Jak widać, w porównaniu z innymi drużynami byliśmy dość biedną drużyną. Też gwiazdkowo, ani na plus, ani na minus. Niektóre miały półtorej gwiazdki, niektóre dwie. No ale w Ekstraklasie raczej wtedy wielkich potentatów nie było, chociaż Wisła, jak widzicie, miała trzy gwiazdki. I na tle reszty zdecydowanie się wybijała. Ale my tutaj poprowadzimy Odrę Wodzisław, no bo niestety w późniejszej FIFA niż FIFA 10 ich już nie ma. I raczej nie zapowiada się, żeby szybko powrócili. No i tutaj mieliśmy wiadomości pokazane w takim ala komputerku. Widać było herb klubu, to było chyba w tym wszystkim najładniejsze, bo sam ten komputerek, nawet jak na tamte czasy, wygląda bardzo, ale to bardzo tandetnie. Zdecydowanie wolę, jak to wygląda w nowych edycjach gry. To jest akurat słabość FIFA 10, ale ta gra miała również wiele zalet, które za moment wam zaprezentuję. Tutaj oczywiście pokazałem wam te początkowe wiadomości. O, tutaj wybór sponsora to w tych starych FIFAch to było coś naturalnego. Tego zdecydowanie brakuje mi w FIFA 21. Zaprezentuję wam, co oferowali nam poszczególni sponsorzy. Jeśli was to konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie na spokojnie zatrzymać filmik. Jedni większe premie płacili, drudzy dawali duży wkład finansowy na sam początek. Czy tam w tym przypadku po każdym meczu. Ja wybrałem Raytax, bo moim zdaniem dla nas miał najkorzystniejszą ofertę, więc podpisujemy. I sami mogliśmy wybierać sparring partnerów. Ale to też nie było takie proste, że każdemu możemy zaoferować sparring, a on się zgodzi. Zależało to od kilku czynników, czyli od siły rywala, czy graliśmy u siebie, czy na wyjeździe. Jaki był podział dochodów? Im więcej dawaliśmy rywalowi, tym był chętniejszy na sparring, a im mniej, tym miał większe wątpliwości. No ale jeśli chodzi o rywali, no to wybrałem na pierwszy mecz Galway United. Taka rozgrzewka, potem Kladno, następnie Fortuna Düsseldorf. No i Chimki odrzuciło niestety moją propozycję sparingu i mogę zagrać w tym przypadku tylko 3 mecze sparingowe. No i czas zakupów, okienko otwarte. Miejmy nadzieję, że w tej FIFA uda mi się kogoś kupić, no bo delikatnie mówiąc, jak pamiętacie, FIFA 11 pod tym względem nie było najlepiej. Czy FIFA 10 będzie lepsza? Przekonamy się. No i tutaj zobaczmy, co znajduje się w gabinecie. Mamy taki kalendarz, nie wygląda to źle, poszukiwanie talentów, ale tym zajmiemy się trochę później, to wam zaprezentuję. Mieliśmy już w szkółce juniorów na start kilku piłkarzy, prawie jak w FIFA 21. No. W FIFA każda nowość to jest coś, co usunęli dawniej. Usprawnienia kadry. No, w FIFA 11 trochę lepiej to wyglądało, ale w FIFA 10 też było to czytelne i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Szczegóły kontraktu, jakbyśmy zapomnieli, za co mamy dostać poszczególne wypłaty pieniędzy. Historia pracy menadżera moim zdaniem lepiej wygląda niż w FIFA 21. Chciałbym, żeby to teraz tak wyglądało, jakoś to mi się bardziej podoba. Prognoza finansowa, no tutaj mieliśmy wszystko ładnie pokazane, mogliśmy też ustalać cenę biletów. O, i to też by się przydało w nowych edycjach gry. No i tutaj mieliśmy oczekiwania zarządu, jak na tamte lata, całkiem wygórowane. No i oczywiście do wyboru waluta. No i teraz czas pokazać, jak wyglądało poszukiwanie. Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Hiszpania, reszta Europy, Afryka, obie Ameryki, Azja, Oceania. Mało było tych kierunków, ale my poszukamy zawodnika w reszcie Europy na pozycję newralgiczną dla polskiej piłki, czyli na lewej obronie. Koszt nie jest duży, więc możemy zaryzykować. No i tak wyglądał nasz skład. Tutaj widzieliśmy overall, który ma piłkarz, po lewej jest ten, który ma w chwili obecnej na danej pozycji, a po prawej jest ten, który może mieć maksymalnie, chociaż czasem dało się ten maksymalny wskaźnik przekroczyć. No i to też była taka ciekawostka. Jak wam pokażę, no nie dało się bramkarza ustawić w polu, ale jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy, to w zależności od tego, na jakiej pozycji się znajdowali, to zmieniał się ich overall. To było coś naturalnego w tych starych FIFAch. Teraz mamy to wyrażone też za pomocą sharpness. Też takie to rzeczy, ale to mi się mega podoba. Progres przewidywany zawodnika w drugim sezonie i możemy widzieć progres piłkarza przez 15 sezonów. No takie coś w FIFA 21 wyglądałoby moim zdaniem świetnie.
A rynek transferowy miał też swoje minusy. Co wam na start zaprezentuję? Mamy coś tutaj takiego jak pozostało ofert. I tutaj mamy liczbę 3. Jeśli w tym przypadku Machoveca wystawimy na listę transferową, to jedna z ofert nam ucieknie. A to jest maksymalna liczba ofert, którą możemy złożyć w danym tygodniu. No, tak to niestety działało. Takie drobne ograniczenie. No i tutaj potrzebowałem lewego obrońcy. Lewington wyglądał bardzo ciekawie z MK Dons. Tutaj postanowiłem mu złożyć taką ofertę, jak widzicie w chwili obecnej. Czy ją zaakceptuje? Przekonamy się za moment. I też wadą jest to, że po każdej propozycji zabiera nam pieniądze z budżetu, więc tylko praktycznie za jednego możemy składać ofertę, bo jak złożymy za większą ilość piłkarzy, to możemy przypadkowo pozyskać dwóch. No a po co nam dwóch, jak szukamy na przykład jednego? Pierwszy sparring z Galway wygraliśmy 2-0. No i takie było podsumowanie po każdym meczu. Nie wyglądało to źle, nawet bym powiedział, że interesująco. No i tutaj niestety Lewington nie zgodził się z nami podpisać kontraktu. Czyżbym znowu miał problemy z transferami? Moim zdaniem będzie dobrze, bo w tej FIFA jest to, myślę, całkiem przyzwoicie wyjaśnione, dlaczego odrzucił tą ofertę. W tym momencie jest średnia szansa przy takiej ofercie, więc trochę mu ją podbijemy i zobaczymy, co się stanie, czy będzie chętny grać dla naszego klubu. No i jako, że mam jeszcze pozostałą ofertę wolną, to Bueno wyląduje na liście transferowej, pokonujemy Kladno, czyli drużynę o takiej samej ocenie gwiazdkowej jak my. Jest to bardzo dobry prognostyk. Na razie te sparingi idą dobrze. Dostaliśmy ofertę za Machoveca powyżej jego wartości i mogliśmy odrzucić, zaakceptować albo prosić o więcej. Ja postanowiłem, że ją zaakceptuję, bo to była dobra oferta jak za tego piłkarza. No i Lewington nadal nie jest przekonany do transferu, więc czas na taką gwiazdorską ofertę jak na tego piłkarza. Już chyba więcej dać nie mogę, możemy to nawet sprawdzić. Tak, więcej dać nie mogę. Gwiazdorska oferta, wszystko w jego rękach. Remis z Fortuną Düsseldorf. No powiem wam, jestem zadowolony z tego wyniku. Remis z niemiecką drużyną zawsze cieszy. A Lewington podpisał z nami kontrakt. Tak jest, mamy wreszcie lewego obrońcę. Z prawdziwego zdarzenia jest to wielki kontrakt. I wielka chwila dla Odry Wodzisław Śląski. No i teraz potrzebujemy też nowego bramkarza. Cabaj jest na mojej liście życzeń, czy uda mi się go pozyskać. Na razie składam taką ofertę i zobaczymy, co na to piłkarz, jak i klub. On nie jest na liście transferowej, więc zobaczymy, jak też oferty działają w przypadku piłkarzy, którzy nie są wystawieni na listę transferową, bo Lewington był, a teraz zobaczymy, jak z innymi piłkarzami. Pierwsza kolejka, mecz z Polonią Bytą, czy szybka symulacja? Oj, nie, bo zwykła symulacja jest zdecydowanie ciekawsza. Co tutaj mogliśmy robić? Na przykład interweniować. Ja wam tego nie zaprezentuję, bo niestety gameplay jakoś nie chce na moim komputerze tutaj za dobrze działać. Mogliśmy również zmieniać szybkość tej symulacji. Zobaczcie, jak to teraz szybko wszystko idzie. Coś, czego brakuje w FIFA 21, może będzie to w FIFA 22. A czy mogliśmy dokonywać zmian? Możecie zadać takie pytanie. Oczywiście, że tak, bo praktycznie wszystkie nowości w nowszych edycjach FIFA to jest coś, co dawniej usunęli, a teraz dodają jako wielką nowość, więc jak cofniecie się kilka edycji wstecz, to możecie znaleźć coś, co pojawi się w najnowszych edycjach gry. Działało to całkiem płynnie jak na tamte lata. Moim zdaniem było to w miarę intuicyjne. No i moim zdaniem samo to ustalanie szybkości tej symulacji było rewelacyjne. Ja bym chciał, żeby to coś takiego było w nowych edycjach gry. Kto wie, może nowość w FIFA 23 albo i w FIFA 22. W tej pierwszej kolejce idzie nam rewelacyjnie. Prowadzimy już 5-1. Jak to się skończy z Polonią Bytą 6-1? A to jeszcze nie koniec spotkania. Ostatecznie wygrywamy 6-1. No to była deklasacja. Pokazaliśmy, kto jest lepszy. Zdecydowane zwycięstwo Odry Wodzisław Śląski. No jak ja przebudowałem Polonię Bytom, to szło im trochę lepiej. No i tutaj wiadomość ze szkółki juniorów, że mamy utalentowanego piłkarza. Ciekawa wiadomość, może nawet tam zajrzymy. Łowca talentów wrócił z poszukiwań, więc na pewno musimy do szkółki zajrzeć. Tutaj parada strzelców. No te takie typowe wiadomości po zakończonych spotkaniach. Wyglądało to przyzwoicie. Oferta za Bueno od Śląska Wrocław. Oczywiście ją akceptuję, bo jest powyżej jego wartości. A wtedy warto sprzedać piłkarza. Ten junior taki nie najlepszy, więc ja go odrzucę. No bo, delikatnie mówiąc, nie przypadł mi do gustu. No a zarząd uważa, że prowadzimy rozsądną politykę transferową, więc bardzo mnie to cieszy. No i tutaj Cabaj nie jest zadowolony do końca, więc musimy podbić naszą ofertę, bo na tym bramkarzu mi zależy, więc składam mu, myślę, interesującą propozycję. Lepiej będzie zarabiał niż w Krakowi, a on nadal do końca nie jest przekonany, więc jeszcze musimy trochę podbić tą ofertę. No i dobra, dajemy mu coś takiego i mam nadzieję, że to wystarczy. Suma dla klubu też jest ciekawa i Cabaj podpisuje z nami kontrakt, więc mamy bramkarza, z którym jestem spokojny o wyniki. No i jeszcze tutaj możemy sprzedać kilku piłkarzy, na przykład Wodeckiego.
czy Sochę. Nie są mi kompletnie potrzebni, a mamy wolne oferty. No i tutaj jeszcze sprzedamy Mujtę, no i może Kokoszkę. No bo zdecydowanie ci piłkarze szans na grę nie mają. No i pozyskałbym takiego Bartczaka na prawą obronę, bo na prawej obronie też brakuje nam Kozaka. Złożę mu taką ofertę. Powinna być całkiem interesująca i dla klubu, i dla samego piłkarza. Tutaj oferta za Wodeckiego z Arki Gdynia, my ją oczywiście akceptujemy, bo moim zdaniem jest konkretna. Bartczak no nie jest zdecydowany, więc znowu niestety musimy trochę podbić tą ofertę. Składam mu ponad 2000 za mecz. Mam nadzieję, że to go usatysfakcjonuje. No i to jest fajne. Mogliśmy wpływać na to, jak postrzega nas zarząd, kibice lub inne i media na przykład. W zależności od tego, jak wybraliśmy odpowiedź. Tutaj widzicie, wybrałem taką odpowiedź i jest poparcie kibiców plus 7. To było fajne w tamtych czasach. No i podpisaliśmy kontrakt z Bartczakiem, więc jak widać, za te 2000 zgodził się grać dla naszego klubu. Tutaj sprzedamy jeszcze Kokoszkę i Mujtę. Niech sobie pograją w innych klubach, bo u nas na grę szans nie mają. No i tutaj mamy mecze w Pucharze Polski. Tu jest dwumecz niestety za każdym razem. No i kolejny wywiad. No i możemy wybrać taką odpowiedź, która nam najbardziej pasuje. No i znowu poparcie kibiców plus 7. To się ceni. Trzeba mieć kibiców po swojej stronie, bo inaczej zrobią rozmowę motywacyjną. A tutaj pokonaliśmy w pierwszej rundzie Pucharu Polski Bełchatów. I trafiamy na Lechię Gdańsk w następnej rundzie. Jak widzicie, mamy już 1,5 gwiazdki. No i też wysyłane są nam wiadomości, jaki jest skład reprezentacji na najbliższe zgrupowanie. Wspomnień czar, pokonujemy Lechię Gdańsk 4-2. I w półfinale zagramy z Ruchem Chorzów. No szczęśliwe losowanie, mogliśmy trafić zdecydowanie gorzej, a po 10 kolejkach jesteśmy wiceliderem tabeli. Ależ Odra gra na początku tego sezonu. Zobaczmy, kto jest na ostatnim miejscu. Lechia Gdańsk. No trochę im się ten sezon nie układa. A jeśli chodzi o zarządzanie drużyną, zobaczmy, jak wygląda nasz podstawowy skład. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Piłkarze są w naprawdę dobrej formie. No i tutaj związane spekulacje z mistrzostwami świata FIFA. Tutaj tym razem mam poparcie kibiców i bezpieczeństwo posady na plusie. No i pogłoski o przyjęciu innego klubu. Tutaj można dyplomatycznie odpowiedzieć, dzięki czemu poparcie kibiców pójdzie na plus 4. Takie coś mi się podoba. No i mamy podsumowanie połowy sezonu. Jakby mój status menadżera z 1 zmienił się na 3, więc bardzo szybko te punkty prestiżu się zdobywa. Chociaż prestiż teraz nie brzmi najlepiej. I zmieniły się oczekiwania zarządu. Mam teraz awansować do Pucharu UEFA. No ambitnie. No i otwiera się zimowe okienko transferowe. Czy my kogoś w ogóle kupimy? Zobaczymy, jak finanse pozwolą. Tutaj Cichego mogę sprzedać na spokojnie. No i myślę, że jeszcze pozbyłbym się Kłosa, bo też mi nie jest potrzebny. Dwie oferty za Kłosa, która będzie lepsza. Z Polonii Bytom lepsza, o dziwo. Polonia Bytom bogatsza od Polonii Warszawa. Tego jeszcze nie grali, chyba że w FIFA. No i tutaj widzimy Smoliński. Interesujący piłkarz. Ale ja tutaj wyślę ofertę za innego gracza, za Gizę. Zobaczymy, co się stanie. No te ekstrawaganckie fryzury. No tutaj wybiorę taką niepopularną odpowiedź i zobaczymy, co się stanie. Bezpieczeństwo posady minus 3, bo uważają, że no, sami widzicie, za kogo mnie uważają. No, delikatnie mówiąc, zarząd mnie nie poważał w tej sytuacji. Cichy do NAC Nijmegen. Niech mu się wiedzie w Holandii. No Giza bliski jest transferu, ale niestety do końca nie chce się zgodzić. Może teraz złożymy ofertę Smolińskiemu. Zobaczymy, co on pomyśli o ofercie od naszego klubu. No też jest blisko, ale wolałbym, żeby jednak byli zdecydowani na ten transfer, więc kto wie? Może Baran z Krakowi. No Cabaya udał nam się kupić, to kto wie? Może Baran również będzie wzmocniony. Dajemy mu taką gwiazdolską ofertę. No i muzyka przed meczami. No i okej, wybierzmy jakąś odpowiedź, która będzie przyzwoita. Morale zespołu plus 4. Morale zawsze muszą szybować. No i tutaj Baran też nie jest do końca zadowolony. Może jednak zdecyduje się na tego Barana. Wygląda całkiem przyzwoicie jak na piłkarza ekstraklasy na tamte czasy. Składamy mu taką ofertę. No i tutaj Malinowski doznał niestety kontuzji, wielka szkoda. Ale podpisaliśmy kontrakt z Baranem, więc mamy kozackiego defensywnego pomocnika. No i tutaj koniec zimowego okienka transferowego, więc transfery się już skończyły. A po 20 kolejkach mamy 33 punkty na koncie. Szóste miejsce, no trochę zlecieliśmy w tej tabeli. Liczyłem, że będzie lepiej. Ostatnia Jagiellonia Białystok. Lechia ma trochę lepszy bilans bramkowy. Jeśli chodzi o nasz skład i mój największy fail w tej karierze, to wam zaraz zaprezentuję. Baran. Kupiłem go z kontuzją. I zobaczcie, jak jeszcze poważną. 143 dni. On do końca sezonu nie zagra. Ja to jestem chyba ślepy, że tego nie zauważyłem. Ale przynajmniej morale w zespole rośnie. No. Mimo kontuzji Barana. I wygraliśmy z Ruchem Chorzów w półfinale Pucharu Polski. W finale czeka na nas Legia Warszawa, lepsza od nas gwiazdkowo, ale my mamy ducha zespołu.
No i teraz zagramy pierwszy mecz finałowy, bo są dwa mecze finałowe. O dziwo. No i pierwszy wygrywamy 3-1, ależ pięknie. Przed rewanżem jesteśmy zdecydowanym faworytem, a w ostatniej kolejce pokonujemy Lechię Gdańsk 1-0, co oznacza, że zajmujemy trzecie miejsce w Ekstraklasie. Pierwsza Wisła, druga Legia, trzecia Odra Wodzisław Śląski. W prawdziwym życiu spadli z ligi, a tutaj wylądowali na podium. Ostatnie Zagłębie Lubin. No i zobaczmy, kto był królem strzelców. Małecki, kto by się spodziewał. Moskal miał najlepszą średnią bramek na mecz. W asystach królował Kuranty. W czystych kątach Pawełek 23 czyste kąta w 30 meczach. To jest jakaś miazga. No i po jednej czerwonej kartce. W meczu rewanżowym finał Puchar Polski 1-1, co oznacza, że puchar jest nasz. Tak, 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 Puchar Polski dla Odry Wodzisław Śląski. Ależ to jest sukces. No i na koniec sezonu, jak w tych starych FIFAch mogliśmy na spokojnie przedłużyć z każdym kontrakt, no tutaj widzimy punkty do następnego poziomu. 770 mi brakuje, więc zbiliśmy trzeci poziom. Trener zostaje. No po takich sukcesach się trenera nie zwalnia. I każdy dobrze o tym wie. No i tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Strasznego fejla zrobiłem z tym zawodnikiem, którego kupiłem. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz, czasem błędy się zdarzają. Jeśli chodzi o następne retro przebudowy, to muszę jeszcze pozyskać, czyli kupić starsze edycje gry. Jeśli będą kompatybilne z moim komputerem, to postaram się coś nagrać, na przykład z FIFA 9. Ale najpierw muszę ją kupić, potem sprawdzić, czy działa. No i dam wam pewnie znać na zakładce społeczność, czy coś pojawi się ze starszej gry niż FIFA 10. A jeśli mi się tego nie uda zrobić, no to wtedy będę kombinował. Ale na razie bądźmy dobrej myśli. FIFA 10 udało się nagrać, więc mam nadzieję, że uda się zakupić FIFA 9, a potem jakoś odpali się na moim komputerze. A jeśli chodzi o tą retro przebudowę, to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jej obejrzenie. Mam nadzieję, że ten materiał z FIFA 10 wam się podobał. Możecie napisać, co myślicie o tej grze. Moim zdaniem jest dużo lepsza niż FIFA 11, więc jak widać, FIFA przynajmniej dla mnie nie zawsze z roku na rok robi progres. Czasem zdarzają się gorsze edycje. FIFA 10 dla mnie kozak, 11 zdecydowanie mi się nie podobała, ale wy możecie swoje zdanie wyrazić w komentarzach, nie musicie się ze mną zgadzać, bo każdy ma prawo do swojego zdania. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!